Więc Ronald Rusz, pracuję z Kainwinie, a dzisiaj jak widzicie, jestem tutaj na grupie Gnozornik, moje hobby. A dlaczego? Jak myślę, parę osób zauważyło, zakwalifikowałem się do drugiego etapu konkursu z Kubalą, który jest właśnie organizowany na grupie. I tu jest taki zestawik, który otrzymałem, aby wam go zaprezentować. Krzyki 1 mm, zaraz wam pokażę. Ja już miałem okazję używać takich, tylko że 2 mm. Dosyć ciekawa opcja. System poziomowania płytek, płaszczyznowania, jak tam woli, smart level, clips 1 mm. Ale to chyba wszyscy znają, co ja będę tutaj gadał. Kliny oczywiście, wiaderku, kielnia, grzebień to każdy wie, i szczypce, leszcze zaciskowe, jak to się profesjonalnie nazywa, do zaciskania bramek. To zaraz wam wszystko pokażę i na sucho, i w praktyce, bo ja na razie, jak widzicie, jestem nieprzebrany, ale już jest przygotowane miejsce pod poligon praktyczny, że tak to nazwę. Podłoga odpylona, zagruntowana i niech trochę sobie grunt wyschnie. Zaraz będziemy startowali z układaniem płytek i wam pokażę, jak ja tego używam. W zasadzie nie ma wam co tutaj gadać o teorii, bo myślę, że wiele osób wie, jak tego używać. Zresztą jest kupa poradników w internecie, jak tego używać, ale co? Ja nagram swój, bo to tutaj chodzi. Lecimy z filmem. No i co? Jak widzicie, te krzyżyki dosyć mocno się różnią od tych zwykłych. No bo co, to są zwykłe krzyżyki, a to jakieś takie dziwne kształty, a co to w tym chodzi? A mianowicie, patrzcie, tutaj mamy jakby dwa krzyżyki w jednym i te są wielokrotnego użytku i o wiele łatwiejszy mamy ich demontaż niż tych. Zresztą to później wam pokażę. O co mi chodzi? Tutaj mamy dla układanych płytek w karo na przykład mamy ładny plusik, krzyżyk. A tu mamy dla układania na przykład na 1/3, na 1/2, na 1/4. I właśnie to będę wam chciał zaprezentować, bo to jest właśnie dosyć ciekawe, bo zawsze się kombinuje. A tu włożę krzyk, tu. No ale tutaj trzeba kombinować. Trzeba uciąć ten, albo szukać takich krzyżyków właśnie specjalnych z trzema odnogami. A tu mamy już takie gotowe. Wielokrotnego użytku. I jeszcze dla dwóch różnych jakby rodzajów wzoru płytek. Teraz tylko szybki pokaz na sucho. Tutaj mamy bramkę, mamy klin. No i to, tak to działa po prostu. Bramka przychodzi, blokuje się na klinie. Klin, jak widzicie, o tutaj jest 1 mm. Zobaczcie, nawet jest oznaczenie 1 mm. To jest bardzo fajne. Mi się to podoba. No i co, tutaj macie tak gotowy już zrobiony model, ale dobra. Rozmontujmy to. Akurat tutaj mam tylko takie dwie płytki, no ale to nieważne. No i powiedzmy co, przyklejamy sobie płytki. Wkładamy sobie dwie bramki. Standardowo. Przykładamy kolejną płytkę. No wiadomo, to jest bez kleju, to jest tylko takie na szybko. Wkładamy sobie krzyżyki. No i co, wkładamy sobie kliny. Tak, tylko ręcznie, delikatnie. I teraz co, bierzemy kleszcze, ściskamy i zobaczcie, teraz te płytki nam obydwie są ze sobą zespolone. Jedno to jest w tym systemie to, że mianowicie robi nam tutaj płaszczyznę, czyli tu mamy lico. Nawet gdyby były płytki jedna grubsza, druga chudsza, jakieś by były tam delikatne milimetrowe różnice, to nam to po prostu płaszczyznuje, poziomuje, no zależy jak tam mamy posadzkę. A druga sprawa jest taka, że nam te płytki się nie rozjeżdżają. No bo zobaczcie, są ze sobą jakby zespolone. A kiedy teraz rozłączy klin, i w momencie, gdy na przykład doklejamy sobie tutaj płytkę, tu mamy już cały obszar przyklejony, mamy tylko na krzyżykach, chcemy ustabilizować tą, automatycznie poruszamy tamte. Mimo że są zablokowane krzyżykami, to one i tak tańczą. Ale to są w tych bramkach, to z doświadczenia wam powiem, no to jest zupełnie inna praca.
No i co, wypadałoby jeszcze te dwa słowa powiedzieć o tych narzędziach, tak? Tutaj jak widzicie, otrzymałem kielnie oraz grzebień. Moim zdaniem bardzo dobrze wykonane. Zobaczcie, w niektórych, powiem wam, bardzo mocno widać te sprawy, nawet to są takie wgłębienia. Jest wszystko fajnie zlicowane, grzebień dziesiątka, paca nierdzewna. Zresztą ja już zaraz wam powiem, tu mam swoje rzeczy, których używam na co dzień narzędzia. Zresztą zobaczcie, Kubala sama daje 8 lat gwarancji na złącze spawane. Szczerze mówiąc, myślę, że wytrzyma. Ale miałem już przypadki z takimi, że po tam paru dniach pracy już się rozwalało. Ale nie przy Kubali, tylko przy innych właśnie takich no-name'ach, jakichś najprostszych. Tu mam z Kubali na przykład grzebień, szóstkę, kielnię, kolejną kielnię. No ta, jak widzicie, już jest też sporo zjechana, ale bardzo się do niej przywiązałem. Lubię nią pracować. Packa do rozprowadzania fugi też, jak widać, już swoje też zrobiła. Gąbka do fugowania też już swoje zafugowała, ale jeszcze zafuguje. To jest taki bonus do tego filmu, bo ja na co dzień używam tych narzędzi. Mam jeszcze tam wałki, rączki, tam jeszcze parę rzeczy na pewno by się znalazło i uważam, że przy okazji tego warto pokazać i to, że to zostanie też zaprezentowane. A co? Tu nie chodzi tylko o układanie płytek, ale zafugować oczywiście też trzeba na koniec. Co mi jeszcze się podoba? Tak, klesze zaciskowe. Nie jest to taki tandetny plastik, nie jest to pusty odlew. Widać, że one są całe z monolitu wylane. Wiadomo, one nie są jakieś metalowe, jakieś nie wiadomo jakie, ale myślę, że te stworzywa to są zupełnie wystarczające. Oczywiście mamy tutaj regulację, odkręcamy tutaj śrubkę z nakrętką. Musimy sobie to dostosować odpowiednio pod zaciskanie klina. Ale to już pokażę wam w praktyce, zresztą to sami sobie dostosujecie, jeżeli sobie zakupicie. Dobra, starczy tego gadania, bo po co gadać? I tak wiem, że wszyscy czekają na praktykę. Lecimy! Jeszcze jedna dość ciekawa opcja, która mi się osobiście też podoba. Nie każdy producent to podaje. Wzornik tego, ile potrzebujemy bramek, klinów na dany rozmiar płytek. Wiadomo, że to trzeba sobie zawsze trochę wziąć więcej, bo to różnie w praktyce wychodzi. Ale to przydatne. Kubala ma właśnie takie oto kliny w ofercie. I spójrzcie, ja mam te akurat klipsy jedynki, zwykłe. Ale ma klin jeszcze wysoki. A o co z tym wszystkim chodzi? Oto, o grubości płytek. Te, które ja akurat mam przyjemność testować, to są do płytek od 3 mm do 16 mm, a te drugie od 12 do 21. Bo to chodzi, że są różnice płytek, no zresztą to wszystko jest tutaj na rysunku. Ja wiem, to głupota, ale wiele osób często się bulwersuje, że zostaje klej spod naklejek. Zobaczcie, co jest w przypadku Kubali. Widzicie tu gdzieś klej? No te naklejki mają po prostu bardzo dobre. Jeszcze taka jedna rzecz, zobaczcie, tutaj mam akurat 5 systemów. Raimondi, Kubala, Budomo, tu jest jakiś tam no name, Teoclin. I o co mi tu jeszcze chodzi? Zobaczcie, Kubala ma płaską stopkę, ale Budomo już ma takie U. Ten też ma jakieś takie U. No Teoclin to ma taką płaską i Raimondi to wiadomo. Ale właśnie generalnie o to mi chodzi, że tym klinem bezpiecznie wejdziemy pod płytkę. A tu będziemy mieli, no tam wiecie, minimum 2 mm kleju, tutaj mamy 3 mm i już będzie problem. Także tutaj jest na plus dla Kubali. I zobaczcie. Też jest elastyczna. Nie wiem, czy to jest plus, czy minus, ale nie łamie się od razu.
A przy innych to ja nie powiem. Znaczy, to może tak od razu nie widać, ale czuć. O, już się złamał. Teoklin, patrzcie. Jeszcze spójrzmy na budowę samego klinu. Mamy Raimondi. No widać, że się ugina. Ja już te dwa złamałem w swojej historii. Tutaj przy Kubali, no to jest ciężko to złamać. To jest naprawdę plastik mocny, tworzywo. Są wzmocnienia poprzeczne. No, po domu to tam wiadomo. Ten jakiś no name to też tam. A to Oklin, no to też jest. Pod względem jakości klinów, no to jednak Kubala wygrywa. Thank you.
bardziej wanna i wspierająca odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Neonet prezentujemy super ceny na święta. Na przykład konsola PS4 500 giga za jedyne 899, a smartfon Huawei Y5 z aparatem 8 megapikseli za niecałe... I fugujemy. Dobrze, fuga sobie podsycha. Pozostało tylko to zmyć. A ja już bym chciał zaraz zakończyć. Mycie za chwilę zobaczycie. Dobra, bo same plusy gadam, a przecież na pewno jakieś są minusy. No to jak większość uważa, to cena, no dla mnie też tam cena tam no może nie jest najlepsza, ale no wiadomo, cenę zawsze można negocjować. A druga sprawa, dla mnie no też jakiś to jest powiedzmy minus, że wyrzucamy te bramki, a na przykład konkurencja ma, że odsyłamy kilogram takich, 3 kilo chyba takich bramek i dostajemy 100 nowych. No to jest jakaś alternatywa, tak? Tudzież dzisiejszej ekologii. Dobra, z tego miejsca chciałem podziękować grupie Glazurnik Moje Hobby za w ogóle możliwość wzięcia udziału w tym konkursie oraz firmie Kubala za podesłanie systemu na testy. Jeżeli obejrzeliście do końca, będę wdzięczny. Dzięki.